Jestem sobie złotą rybką. Nie jesteś złotą rybką. Jestem sobie złotą rybką. Nie jesteś złotą rybką. Nie musisz pląsać jak dziewczynka, możesz bawić się betonem. Czymkolwiek bawili się chłopcy 25 lat temu. Nie wiem, no jeszcze brakuje, żeby pozdejmowali te swoje piżamki i zaczęli pluskać się w tej fontannie, stawiku, czy cokolwiek to jest. Po co ktoś miałby umieszczać w filmie dla dzieci taką scenę? Do akcji ponownie wkracza Franek Kimono, tym razem z piosenką negującą bierny tryb życia. Adaś jednak nie jest palcem robiony i zaczyna coś podejrzewać. Jak dowiedziałem się od chłopców, pan Kleks za pomocą waty nasyconej kwasem sennym zbierał z lusterek wybrane sny i wyciskał je do porcelanowej miseczki. Kiedy wyschły na proszek... Proszek? Pan Kleks na specjalnej maszynce wytłaczał z nich pastylki... Pastylki? ...które wszyscy zażywaliśmy przed snem. Zażywaliśmy przed snem? Adaś niezgódka dostaje zlecenie, aby iść do bajki o dziewczynce z zapałkami. No właśnie, dlaczego na razie nie ma tu żadnej dziewczynki? Czy w 1984 roku w Polsce dziewczynki nie mogły się uczyć na tych samych zasadach co chłopcy? Co za głupota. Czego ten film miał mnie nauczyć w dzieciństwie? Że chłopcy są lepsi od dziewczynek? Oczywiście, że są, bo mogą latać na golasa po Akademii Pana Kleksa. Proszę, zanieś panu Kleksowi. I przestań płakać. Ta dziewczynka jest biedna i zziębnięta, ale na niby. A to byście był na niby wystrojony, frajerze? Okej, mamy pierwszą lekcję Kleksa. Chłopcy nazywają go profesorem, więc pewnie nauczy ich tabliczki mnożenia, gramatyki... Oj, kochani, nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki. No chyba go suty pieką, to ja chcę ich czegoś nauczyć. Ja po prostu pootwieram wam głowy i naleję do nich oleju. O latających dywanach było? Było! O czapce niewidce było? Było! O zmniejszających się przedmiotach było? O czym kurwa? A my teraz narzekamy, że dzieci uczą się pierdół w szkole. Cik jest dziki, cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły, kto spotyka... Lekcja Kleksa to kolejny utwór promujący nową płytę Franka Kimono, tym razem o dzikim dziku, którego wszyscy drażnią, chyba tylko po to, żeby wreszcie zrobił komuś krzywdę. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Co za debil uczy dzieci, żeby napierdalać wkurzonego dzika? Co to za edukacja? Na kolejnej lekcji dowiadujemy się, że Kleks jest Jezusem nie tylko z imidżu. Moja pacjentka. W łeb się lepiej walni. No jak tam, moja droga? Kolejna lekcja. A teraz, moi drodzy, patrzcie uważnie, chcę was nauczyć, jak leczy się pęknięte lustro. Jak cudownie się składa, akurat mam rozbity monitor. O tak. Jest już zdrowe. A monitor dalej rozjebany! Może robi coś źle? Pan Kleks przykleił to na lustrze. Może ta sztuczka działa tylko na lustrze? Jak dobrze się składa! Akurat mam rozbite lustro! Mówiłem, pęknięcie jest dokładnie tu! Widzieliście? Sztuczka pana Kleksa działa! Dziękuję, panie Kleksie! Witam. Witam. Cześć! Okej, może po prostu naoglądaliście za dużo Borata. Uwaga! Europa! Co to ma być? Banda chłopców odbijająca wielką, kolorową piłkę? Kim oni są? Hipisami? Dawać dalej. Kleks pierdzieli, jakby nakleił sobie o dwa piegi za dużo i widzę, że nie tylko ja mam problem ze zrozumieniem tej lekcji.
Nieprawda. Lato zwykle przyjeżdżam motocyklem, a ja wam to dowiodę, że właśnie samochodem. Nieprawda, bo w karecie, cóż pan plecie. Chciałbym, moi kochani, abyście na dzisiejszej lekcji poznali mowę ptaków, żab, ryb i raków. Wszystkie one, jak z pewnością wiecie, mówią do rymu. To ci się żaba z 50 centem pomyliła. Kleks, o Boże. Po jakże pożytecznych lekcjach, które z pewnością przydadzą się w dorosłym życiu, Adaś odnajduje kryjówkę gadającego ptaka. Nie jestem ptakiem. Jestem księciem. A ja królewną Śnieżką. Szpak opowiada nam swoją historię, z której dowiadujemy się, że był kiedyś rozpuszczonym chłopcem, następcą tronu, który lubił jeździć na koniu i pewnego razu spotkał w lesie wilka. W imieniu króla rozkazuję ci, wilku, abyś dał mi wolną drogę. W przeciwnym razie będę musiał cię zastrzelić. Wow, teraz się śmieję, ale kiedyś jak oglądałem ten fragment, to miałem taką kupę w majtkach za każdym razem. W każdym razie młodego ugryzł wilk i nikt nie umiał zatamować krwotoku, aż nagle pojawił się doktor Hajsiwo. Doktorze Hajsiwo, uratuj mojego syna. Doktor Hajsiwo zrobił Copperfielda i dał młodemu zaczarowany beret. Jak przyjdą po niego wilki, to młody następca tronu będzie mógł przemienić się w co tylko zechce. No i wilki przyszły. Teraz wyglądają jak cibole z koszami na śmieci na głowie, ale kiedyś to była najstraszniejsza scena, jaką można było sobie wyobrazić. Naprawdę, szczałem po nogach. Do tego ten dźwięk. Nagle przypomniała mi się cudowna czapka Bogdychanów. Okej, młody, zakładaj czapkę i zmieniaj się w... Proponuję Jasona z tej temy. O, Jason to by im skopał tyłki. Albo zmień się w Godzillę, Supermana, Rambo, Terminatora. Chcę być ptakiem. Ptakiem? Na koniec Kleks wysyła w kosmos swoje trzecie oko, które chyba wyrosło mu w dupie, bo do tej pory go za bardzo nie widzieliśmy. NASA się tak męczy, a Kleks odpala balona i koniec. Ale nie, on nie jest czarnoksiężnikiem. Adasiu, chodź się z nami bawić. Idziemy nad staw. Zobacz, mamy królika. Królik i staw. No wreszcie jakaś gra na miarę normalnych 11-letnich chłopców. Ale Adaś ma to gdzieś. On ma teraz odlot. Na koniec widzimy, jak golarz Filip konstruuje sztucznego chłopca, ale to, co będzie z nim robił, średnio mnie interesuje. Powrót do Akademii pana Kleksa był niełatwym przeżyciem. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej podróży i pamiętajcie, nie walcie dzika po plerach!